Witajcie! A wiecie, co to jest? Moja kosteczka! Zenon! No? A jaka będzie do niej grzałka i filtr? A przyniosłem coś na testy i chyba się sprawdzi. Jeneka. Mała kaskadka i mała grzałka. Mała kostka, mała grzałka i mały filterek. Tak jest. Mini kaskada od Jeneki XP03. Posiada skimmer. Co też ona tu ma? No, z tego co rozumiem, to tylko parametry. Czyli model XP03, 2,5 W, pompa 160 litrów na godzinę, 230 g waga i wymiary 90 na 78 mm na 110. Pudełko trochę trzaśnięte, ale miejmy nadzieję, że środek cały. Instrukcja. Zestaw rurek. I ogromna kaskada. Przeźroczysta. Mamy gąbeczkę, drugą gąbeczkę. I tutaj o dziwo jakiś wkład biologiczny. Jakąś ceramikę w kulkach. Miło. Spróbujmy to złożyć w całość. Kaskada prezentuje się tak. Faktycznie nie jest duża. Na maksa na 21 tam centymetrów z groszem. Za akwarium potrzebujemy, no tak, żeby było troszkę luzu, to z 5 cm. Ja jeszcze zrobię mały tuning tej kaskadki. Zamiast tej ceramiki, co jest w środku, mam tu trochę Matrixa, tylko takie duże bryłki, więc zaraz takim urządzeniem naprawczym, co każdy z nas ma w domu, spróbujemy to zmniejszyć. Poducha, decha, Matrix i wspomniane urządzenie diagnostyczne. Voilà! Mini Matrix zrobiony. Teraz go przesypiemy. Najpierw go wypłuczę i dam go do kaskady. I mamy kaskadkę z Matrixem. To co, zobaczymy jak działa. Kaskada zainstalowana. Zobaczcie, że ona jest maciupeńkich rozmiarów. Przez to, że jest przeźroczysta, widać ile napchałem do niej Matrixa, bo napchałem go tu i tu. A tu jest jeszcze gąbka. No ale dobra, zobaczmy jak to będzie działać.
Woda leci. Skimmer działa. Widać, jak zasysa wodę. Myślałem, że ten skimmer przy tak malutkiej pompie to będzie tylko ozdoba. Ale jednak działa. I co my tu jeszcze mamy w środku? Nie słychać w ogóle wody. No bo jednak pompa jest mała. Zobaczcie. Tu jest jakieś 1,5 cm. Także jeszcze można z 0,5 cm wody dolać. Bo faktycznie jest jeszcze miejsce. Ale to widać, jak się przelewa. Taka mini kaskadka i chyba jednak u nas zostanie na dłużej. Jeszcze mini grzałka od Jeneki. Akwarium Heater model AL2201. Tu mam akurat 25-watową taką grzałeczkę. Co my tu mamy? No cena zadowalająca. Modele od 25W do 300. Grzałka działa w pionie, jak i poziomie. Tu ostrzeżenie, żeby oczywiście nie wkładać rąk, jeżeli grzałka włączona jest do prądu, bo nas może prąd porazić. I co ciekawe, w tej cenie ta grzałka posiada termostat. A co w pudełeczku? No dwie przyssawki na szybę. Samo urządzenie wygląda bardzo porządnie. Naprawdę super. Szklana tuba ma zabezpieczenie plastikowe, żeby się nie zbiła. Tu mamy ten element grzewczy IP68, zanurzenie 1,2 m, 25 W, model, poziom wody, kontrolka i mamy tu regulowany termostat od 22 do 34 stopni, a gdzie my go użyjemy, to zobaczycie już niedługo. Trzymajcie się ciepło, cześć!